na dzień dzisiejszy cię sprawdziłem, wiesz? I wiem, że pochodzi z Elbląga. Przyznam ci się szczerze, z Gośką rozmawiałem, nie? Karierę masz bardzo bogatą, bo ja to wszystko prześwietliłem w tej chwili na dzień dzisiejszy. A mogę cię prosić, żebyś zapomniał o tym? Mogę cię prosić, żebyś o pani pułkownik zapomniał, tak? Nie myślałem Gośki, tak? Ja muszę wychować swojego syna. A jak ja będę wchodził w chujowe układy, zaczną mi grozić, rozumiesz? Dzień dobry. Sylwester Latkowski, ja robię film o sprawie śmierci syna. A nic się nie robi, 9 lat tam nie. I nic. Jedni chcą, a drudzy blokują i nie wiadomo, dokąd ta wojna będzie, walka. Idę właśnie przy ołtarzu poprawić, bo gdzieś gałąź się przewróciła. Dziewięć będzie 25 czerwca. Smutne to, ale prawdziwe. To setki już było tego, proszę pana, przewalały się w raz siły, w oskarżeniu, raz. Nazwisko? Ja też bliski. Poprzednie moje nazwisko nazywałem się Lizik Piotr. Pseudonim? Generał Gruby. Zacznijmy od papały. Kto wykonał, kto dał zlecenie? Przez nawet rozmowach i umowach do morderstwa mnie nie było. Ja siedziałem w więzieniu. No. A kto ci opowiedział o szczegółach? Wykonawca. Najlepszy mój przyjaciel z całych wszystkich ludzi, o których teraz rozmawiamy, najlepszy mój przyjaciel jest Bogucem. Trochę mnie poniosło przyjacielem już przenosić, bo go zdradziłem, oszukałem. Sprzedałem. Piotr W., ksywa generał, od marca 2001 roku odbywał karę więzienia w zakładzie karnym w Potulicach. Jego sąsiadem w celi numer 13 był Ryszard Bogucki. Bogucki jako aresztant nie miał prawa do korzystania z telefonu, a generał jako odbywający karę pozbawienia wolności mógł zgodnie z przepisami korzystać z niego przynajmniej raz dziennie. Dla pozbawionego kontaktu ze światem Boguckiego nadarzyła się okazja do porozumiewania się bez kontroli policji i prokuratury, którą chciał wykorzystać. Na przełomie maja i czerwca 2001 roku generał miał usłyszeć rozmowę Ryszarda Boguckiego z Krzysztofem Eł, jaką prowadzili przez okna. Eł wspomniał wówczas Boguckiemu o 17 zabójstwach, które chce mu zarzucić prokuratura. Chwalił się, że nie ma takiej głośnej sprawy w Polsce, biorąc pod uwagę ilość zabójstw. Na to Bogucki w reakcji miał powiedzieć, że ta jego sprawa to jest chuj przy tym, jak jemu udowodnią kolorowe P. Na pytanie Krzysztofa Eł, czy to on stoi za tym, Bogucki miał potwierdzić i powiedzieć: chuj mi zrobią, bo i tak nie mają żadnego dowodu i żadnego świadka przeciwko mnie. Przyprowadził do mnie papałę Kurnik. Spotkałem się z nim na urodzinach albo imieninach u Edwarda Mazura. Potem widywaliśmy się od czasu do czasu okazjonalnie. Uznaliśmy, że może warto się spotykać od czasu do czasu na jakiejś takiej, nazwijmy to, męskiej wódce. To były spotkania zawsze
cztery osoby. Był przy tym zawsze Papała, zawsze Kurnik, zawsze Sasin i ja. Była rozmowa między generałem Papałą a panem Hipolitem Starszakiem. A pan i generał Sasin, panowie tak sobie milczeli, tak? Nie milczeli, natomiast to było spotkanie towarzyskie, na którym się o wszystkim mówiło, a przy okazji rozmowa dotyczyła problemów, które Marek miał i prawnych, reformy policji, reformy prawa, to co go interesowało najbardziej. Ale co, siedzieli panowie we czterech i rozmawiali o reformie policji, reformie prawa? Tak. A generała Sasina skąd pan poznał? Generała Sasina poznałem w 90 roku, jak odchodził, to się dowiedziałem, kto to jest, natomiast później, jak Hipolit Starszak przyprowadzał, razem przychodzili na te spotkania, wtedy poznałem generała Sasina. Zawsze skórni tam taki czas przymalizował, może jakąś zupę byli, jedli, nie? Tamci się często spotykali na Wódzce i na Rzezie. No to nie dzwonili, tam zapraszali. Natomiast rzeczywiście byli prawie nierozłączni. Ja nie pamiętam żadnej rozmowy z Papałą, która odbywałaby się bez Kurnika. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, Sylwester Lawkowski z tej strony. Witam pana, dzień dobry. Jak zaszło spotkanie? No ja jestem na urlopie. No ja się domyślam, jest długi weekend. Tak, no a poza tym, no wie pan, no nie, raczej nie ma sensu, żebyśmy się spotykali, no bo ja nie bardzo jestem skłonny. A jest jeszcze w połowie maja, dobrze? Teraz jest tam do 7, mamy urlop, a później ja się spotkam jeszcze z Hipolitem, porozmawiam, postaram się jeszcze skontaktować, dobrze? Ja wiem, że on tam gdzieś wraz z Kurnikiem zresztą budowali jakiś dom, co się zresztą nie udało. No, on miał problemy finansowe, prawda? Od Kurnika pożyczał pieniądze, od Mazura pożyczał pieniądze. Chyba tak. Ten krąg osób, wśród których był Mazur, Papała znalazł się dzięki Kurnikowi. Kto poznał generała Papałę z Edwardem Mazurem? To dzisiaj trudno jest otworzyć, ale mogłem ja poznać, z tym, że to niczym nie świadczy. Mogło to być przypadkowe spotkanie, na którym poznałem Marka z panem Edwardem Mazurem. Natomiast to były rzadkie kontakty. No, Papała wyjeżdża do Stanów i pan się Ja nie wiedziałem. Nie wiedział pan w ogóle, że wyjeżdża do Stanów? Marek mi o tym nie mówił, myśmy na ten temat nie rozmawiali. Ja nawet nie wiedziałem, że Marek w tym czasie się kontaktował z panem Edwardem Mazurem, że uzgadniali ten wyjazd. Panowie byli blisko ze sobą, czy daleko? Blisko czy daleko? No bo nie rozumiem, jeżeli mój przyjaciel by wyjeżdżał do Stanów, to bym wiedziała o tym. No ale pan to teraz był okres mówi, taki, że, pan... że... Czy panowie byli skłóceni? Nie, skłóceni to nie tak. Generał Marek Papała na przełomie listopada-grudnia 1997 roku uciął kontakty z pułkownikiem Romanem Kurnikiem. Grupa śledczych bezskutecznie próbowała ustalić, co takiego się wydarzyło między nimi. Kurnik nigdy tego nie wyjaśnił. Był blisko, po tym to było potrzebne, a potem odsuwał, więc to nie jest prosto ustalić, z kim on był bardzo blisko. Kiedy już wiadomo było, że SLD się pozbędzie władzy, to Papała był bardzo taki aktywny w poszukiwaniu powiązań ze zwycięskimi siłami prawdopodobnymi. On bardzo lubił polityków, nawet miał dwa notesy, z których przepisywał polityków. Jak tracili, że tak powiem, pierwszą ligę, to szli do drugiej ligi.
To był człowiek przerażająco ambitny, no. Żeby utrzymywać z każdym, kto ewentualnie w bliższej lub dalszej przyszłości mógł decydować w tym państwie o czymś. Chciałbym prosić panu, żebyście panowie pomogli panu komendantowi w tym ważnym dziele. Panie komendancie, życzę panu wszelkich osiągnięć i wszystkiego dobrego. Generał Marek Papała pełnił funkcję komendanta głównego policji tylko rok. Od 3 stycznia 1997 roku do 29 stycznia 1998 roku. Po dymisji zaproponowano Papale stanowisko przedstawiciela policji w Brukseli. Dlaczego to ważne? No dlatego, bo pada trop tego, że największy mał w Polsce chyba finansowy, tamten czas przynajmniej. Ten wał był wcześniej w ogóle zrobiony. Wziął pan na dokumentację tego wału, dlatego że ten wał dotyczył policji, bezpośrednio kurwa policji. Ja się spotkałem z Markiem Papałą na 3 czy 4 dni przed jego śmiercią. Pamiętam, że siedzieliśmy w hotelu Sobieskim, gdzie się spotykaliśmy od czasu do czasu, tak żeby sobie po prostu pogadać, poplotkować o tym, co się dzieje. Rozmawiał bardzo dziwnie. Tak siedział i zachowywał się jak nigdy dotąd, że on mówił w sposób taki, jakby to powiedzieć, tak odchylony i tak skręcił głowę. I tak ja siedziałem tutaj, on tak ze mną rozmawiał. I mówił tak jakby... czegoś, nie to, że, ale jakby chodziło o to, żeby nikt nie słyszał tego, co do mnie mówi. To było dla mnie zaskakujące, bo nie zachowywał się w sposób tak jak zawsze. Otóż dlaczego generał policji Marek Papała spędza weekendy poza domem? On po prostu egzystuje na zwykłej działce poza Warszawą, gdzie no, zwykły, no jakiś osoba taka normalnie funkcjonująca niekoniecznie chciałaby tam te weekendy spędzać. Otóż wszyscy do tej pory, wszyscy te osoby, które widziały Marka Papały, mówiły, że przez ostatni tak tydzień, od tygodnia przed swoją śmiercią, generał Marek Papała zachowywał się coraz bardziej dziwnie. Tymczasem Edward Mazur powiedział, że nic takiego nie zauważył. Że Marek Papała zachowywał się spokojnie, a wręcz wyluzowany był. Czy w ostatnim okresie widział pan, że na przykład Papała był rzeczywiście jakiś podenerwowany? Nie był. Nie był. Otóż jest informacja, iż Marek Papała przynajmniej od września 1997 roku nie funkcjonował normalnie, bez zażywania środków farmakologicznych, uspokajających, tego typu środków. Świadkowie twierdzą, że brał jakieś tabletki. Kiedy generał Marek Papała dłużej nie dzwonił i nie dawał oznak życia, sekretarki wchodziły do jego gabinetu. Kiedy się znalazły go nieprzytomnego na podłodze. Inni współpracownicy zastawali go pozbawionego świadomości, siedzącego w fotelu. Nie wyjaśniono, na co cierpiał. Jakie środki zażywał. W takim razie czego się bał Marek Papała? Czego się bał? Czego miał prawo się bać Marek Papała w 97 roku na przykład? Ostatni dzień swojego życia, 25 czerwca 1998 roku, były komendant zaczął o godzinie 8 rano od lekcji języka angielskiego w studiu Laris. On nie był dobrym w językach. Nie władał biegle żadnym z języków obcych.
Stąd też przecież wyniknęła ta inicjatywa Mazura, żeby on pojechał do Stanów, do Chicago. Tam był na jakimś kursie i miał chyba mieszkać u Mazura w Chicago. Kwadrans po 10 spotyka się z Bisztygą. Papała chciał porozmawiać z Millerem, no, a ten wystawił mu do rozmowy Jana Bisztygę. Mnie to dziwi, że Papała musiał przez Bisztygę próbować się kontaktować, skoro znał jego adres, numer telefonu. Nawet jestem na imieninach u Sasina, a obok mieszka gdzieś tam Miller, prawda? Co za problem w kursie, że ja wiem, weź. Spotkałem się z nim 25, czyli w dzień po moich imieninach. On był wnioskodawcą spotkania, nie ja. Natomiast w czasie tej rozmowy, kiedy ja mówię, Marek, co słychać, to on zaczął wyrzucać z siebie tą frustrację, którą miał. Że chodzą za mną, chcą mnie wyślizgać z wyjazdu do Brukseli. I teraz ja chcę powiedzieć, że cały kontekst jego wypowiedzi w stosunku do Millera polegał na tym, że on chce się dostać do Millera po to, ażeby Miller wziął go w obronę i nie wyślizgali go z wyjazdu do Brukseli. Aby generał Papała chciał się ze mną skontaktować, nie musiał mieć żadnych pośredników. Miałem swoje biuro i dostęp do mojego sekretariatu nie był niczym trudnym. Zawsze, kiedy generał chciał nawiązać ze mną kontakt, czynił to albo bezpośrednio, albo przez sekretariat. Że on w tym dniu odebrał nominację, kiedy się skarżył pan. No więc coś tu musiało być, coś jakieś... On odebrał nominację. Tak, czy pan wytłumaczy tą niespójność? Nie wiem. Za kwadrans 11 Papała wraca na lekcję. Po godzinie opuszcza szkołę. O 13 Papała przyjeżdża do MSZ. Otrzymuje nominację na oficera łącznikowego w Brukseli z datą 1 lipca 1998 roku. Kwadrans po 16 wychodzi z MSZ i jedzie do domu. Godzina 19. Zawozi kuzynów i swoją córkę Natalię na zakupy do sklepu na Ursynowie. Godzinę później przyjeżdża do mieszkania generała Józefa Sasina. My zostaliśmy, znaczy moja żona i ja, zostaliśmy zaproszeni na tę uroczystość. Myśmy wyszli przed 7, znaczy ja wpierw, potem za mną żona. To na to spotkanie przyjechał Papała. Pobył trochę, miało to spotkanie dotyczyć uściślenia jakichś szczegółów związanych z wyjazdem Papały do Stanów. Dalej się u mnie, no spotkali się, no to... Wie pan, jak to było? Mazur, jak przychodził, to połowę czasu to przegadał przez komórki, nie przez telefon. Tak? I mój Marek by tu chciał przyjechać, więc ja się zgadzam, więc zapraszam go, dlaczego. Nie zauważyłem, żeby Marek, jak to był u mnie, żeby był czymś podnieczony, czy zdenerwowany. Uzgadniali ten wyjazd z tym, że on prosił, żeby następnym razem, żeby razem polecieli, bo to zawsze to raźniej, nie? No, przygotowania trwały już około... No dłużej niż miesiąc, skoro się odstawiło. Ponad dwóch miesięcy. Mhm. Bo najpierw SBC przyjechała, stara SBC, o której już wam też opowiadałem. To są ludzie, którzy z chłody wigilacji, podsłuchu, obserwacji, oni kurwa go śledzili. Oni go... robili mu zdjęcia. Rodzinie. Nawet psa takiego pudla kurwa manierasowego, taki pudlasowy pudel duży. Nawet psa będzie miał przyjemnego zdjęcia. Godzina 20.40. Wychodzi od Sasinów. Informuje, że musi pojechać odebrać matkę z dworca. 20.55. Papała dowiaduje się o opóźnieniu pociągu z Przemyśla, którym ma przyjechać matka. Dzwoni do Małgorzaty Winiarczyk-Kossakowskiej, byłej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wówczas pracownika kancelarii prezydenta, i umawia się z nią na spotkanie. 10 minut później rozmawiają w samochodzie podczas jazdy wokół jej domu. W 9:30 Marek Papała żegna się i odjeżdża, by, jak stwierdza, odświeżyć się w domu po całym dniu.
jest tak, od specjalnych takich zadań cyklowy. Czyli do zabijania ludzi, rozumiesz? To mamy swoją grupę w ogóle, nie? To jest Zieliński i Bogucki. Oni tylko od tego byli. To były tak zwane specjalne poruszenia. Mm-hmm. Trzeba załatwić sprawę. Dzwońcie do pływającego, do Rasłowika, albo do Niedźwiedzia czy Borysa, nie? Podjechał pod dom, podjechał tędy, tak, to było gdzieś w tym miejscu. Bogucki zastrzelił pod dom. Tak, ale od starego Wema, a kierowcą, organizatorem, zmiana ubrań, spalenie dowodów, rzucenie broni. Tak, jak właśnie strzela? Z przyłożenia tak zwanego, u nas przyłożenie to od 1,5 do 3 metrów. Mhm. Strzał z odległości taki, żebyś nie był pochlapany, to podejść, by kurwić był jak jodyć. Tak naprawdę dopiero około godziny 6, kiedy próbowałem zasnąć, uświadomiłem sobie, co się tak naprawdę stało. O 21.50 Małgorzata Papała wychodzi na spacer z psem. Około 22.00 Marek Papała parkuje wiśniowe DU Espero na parkingu przed blokiem. Sąsiedzi spostrzegają wcześniej młodego chłopaka, wiek 20-25 lat, kręcącego się tam dłuższy czas. Znakiem szczególnym miały być spłaszczone jak u zapaśnika uszy. Marek Papała otwiera drzwi, wyjmuje kluczyki i sięga po teczkę. W tym momencie padł strzał. Jeden, z odległości około 1,5 metra, prosto w czoło. W momencie śmierci generała Papały odbywało się spotkanie, chyba urodzinowe albo imieninowe, i wiem, że była tam cała wierchuszka policji i w pewnym momencie komendant Odrębski dostaje telefon, wychodzi i siedzący tam policjanci, w tym komendant główny, nagle dowiadują się z mediów, że generał Papała został zabity. Ja obsługiwałem dziennikarzy po pierwsze z tej strony. Kiedy przeszedłem dalej, widziałem, że są również politycy. Spotkałem tutaj ministra Budnika, pana Kurnika, pana Leszka Millera, a więc kłębowisko ludzi. Odrębski najpierw obdzwonił całe towarzystwo seldowskie. Przyszedł do mnie Sobotka, który jest moim sąsiadem, i powiedział, że jedzie z Millerem tamże i czy się nie zabiorę z nimi. Odmówiłem udania się tamże, a oni pojechali. Miller był wtedy też moim sąsiadem, tylko nieco dalej. Mazur biegał po placu i szlochał. Płakał, ale było widać, że jest też pod wpływem alkoholu. Powiedz mi, politycy normalnie chodzili po tym miejscu zbrodni? Politycy krążyli tak mniej więcej z tej strony. Czyli normalnie sobie chodzili? Tak sobie chodzili. Znaczy tutaj było bardzo dużo ludzi, to był zresztą później wyraźnie napiętnowany przez nas i wszystkie komisje, jakie były powoływane w Komendzie Głównej. Potężny błąd, bo tak po prostu nie można. Siedziałem z Michną, jak usłyszeliśmy, że coś takiego się stało, to ja mówię, Jasiu, jadę na miejsce, zobaczę, jak oni to wszystko organizują. I nigdy się nie mogę dowiedzieć od kogoś, na czym te błędy miały polegać. Pamiętam tylko moją refleksję, jak czytałem te akta pierwszy raz, ten pierwszy tom, który jest według wszelkiej sztuki najważniejszym tomem, że nawet w tym tomie było widać chaos, brak decyzji, brak kompetencji. Na każdej stronie opisu zdarzały się 2-3 pytania, na które później trudno było znaleźć odpowiedź. Taka rzecz po upływie czasu, możliwość znalezienia tego, co można znaleźć na miejscu przestępstwa, po upływie pewnego czasu staje się już nieodwracalnie utracona. Zabezpieczono niewiele śladów na miejscu zbrodni. Znaleziono pocisk, niestety nie odnaleziono łuski, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia identyfikację użytej broni. Okazało się, że jest tylko 2 naocznych świadków zabójstwa. Pierwszą osobą była żona generała Marka Papały, która widziała oddalającą się od miejsca zbrodni parę, mężczyznę w towarzystwie kobiety, lecz nie potrafiła ich rozpoznać wśród okazanych jej zdjęć potencjalnych sprawców. Mężczyznę wskazała dopiero później. Miał to być Ryszard Bogucki. Kobieta do dzisiaj nie została zidentyfikowana.
Drugim świadkiem był pewien Wietnamczyk, który widział osoby zamieszane w zabójstwo, lecz żadnej z nich także nie potrafił zidentyfikować. Co robił na miejscu zdarzenia pan prokurator? Proszę wziąć protokół oględzin i zobaczyć, czy on się do tego protokołu wpisał. To co on tam robił? Przyszedł pokibicować? Pierwsze czynności procesowe to też czynności prowadzone w sposób chaotyczny. Zadeptywanie śladów jest faktem. Roman Kulnik mówił, że poznał Mazura w połowie lat 90., czyli już jakby po przemianach ustrojowych, tak? Pan w jaki sposób poznał Edwarda Mazura? Gdzieś przypadkowo na jakimś spotkaniu towarzyskim, w latach gdzieś w połowie lat 90. Natomiast Edward Mazur powiedział, że z Kulnikiem poznał się przed 89 roku. I to powiedział tak pewnie siebie, tak na... Naturalnie. Odnosi się do wiarygodności tego, co mówił Roman Kulnik. A rozmawiał pan po śmierci generała Papały z generałem Sasinem? Na temat zabójstwa nigdy. No, my się zastanawiali przede wszystkim, co wy, Kulnika, bo wszyscy się nawet spotkali we trzech potem, nie? Co i dlaczego mógł to zrobić. Nigdy pan nie rozmawiał z nim, dlaczego zginął? Nie, bo nie. Mówiliśmy o tym, że się coś strasznego wydarzyło, prawda? Natomiast wyjaśnianie sprawy zawsze pozostawiam organom, które są do tego właściwe. Po ludzku nie chciał pan poznać prawdy? Nie po ludzku, tylko chciałem, żeby właściwe organy doszły do prawdy. Spotykacie się, mówicie publicznie, że to dla was sprawa ważna. Pan też zaczął mówić. Milec, że to też sprawa horroru i tak dalej. I tak naprawdę w czasie tych spotkań okazuje się, nie rozmawiacie o tej sprawie, nie interesuje to was, nie interesowało to was przez tyle lat. Milec się zasłania tym, że on jako premier nie chciał co? Toczy się postępowanie, które ma wyjaśnić, co się wówczas wydarzyło. Przypomnę, pan prokurator Mierzewski postanawia zatrzymać Edwarda Mazura. Zadzwonił do mnie oficer, powiedział, że jest z Cebosiu. Powiedział, że dzwoni na prośbę Mazura, który jest zatrzymany w Gdańsku i prosi, żebym znalazł dla niego adwokata. To było na zasadzie pomóż człowiekowi. Jeden z funkcjonariuszy policji twierdzi, że w momencie, kiedy zatrzymywał on, a był przy tym osobiście obecny Edwarda Mazura, ten mu powiedział wprost, pan chyba nie wie, z kim pan ma do czynienia. Jak on mu nie potrafił powiedzieć? Co dawało mu taką siłę, żeby tak powiedzieć? Nie pan, na pewno nie dawało mu... Dlaczego za waszej władzy Mazur chce mu tak powiedzieć? Nie. Oficerów policji, którzy go wtedy zatrzymywali. To za wszyscy... Pan był doradcą wtedy Millera. Millera, tak. Byłem świadkiem takiego najczarniejszego dnia w historii polskiej policji. Widziałem jakiś rozpacz i jak brak już wiary, że cokolwiek się w tej sprawie pozytywnego zdarzy, kiedy zapadła decyzja, tajemnicza decyzja o zwolnieniu Mazura. No a potem to, jak poszedł na imieniny biesiadować z rządzącymi. Czy pan się jakby umył na ręce, to sprawa Millera, który pozwolił na to, co nie doszło do was sygnały, że on tak bezczelnie Mazur postępował, zresztą poszedł później na tą imprezkę, prawda? Na historię 200 ileś osób. Tak, 240, i się dowiedziałem o tym. 240 osób i to nikomu nie przeszkadzało. Z Mazurem widziałem się dopiero później podczas imienin, czy imienin tych czterech. Mirków. Mirków i Romana, Kurnika.
no to ręce opadały. Jedyne, co mogliśmy zrobić wówczas, to dać przecieki do mediów, żeby chociaż ludzie się o tym dowiedzieli. Jest rzeczą pewną, że w prokuraturze nie ma kolegialnych decyzji, jest tylko dobra, zła, czy też powiedzmy niedostatecznie dobra decyzja tego, który jest decydentem w tej sprawie. Czyli Napierskiego. Czyli pana prokuratora w tym momencie Napierskiego. Ile czasu trwa to postępowanie? To nie znaczy, że ja dzisiaj kreuję winę po stronie pana prokuratora. Wyjaśnienie sprawy zapowiedział minister sprawiedliwości. W tej chwili nie można powiedzieć, kto będzie musiał ponieść konsekwencje. Poniesie konsekwencje ten, kto będzie, któremu się wykaże niewłaściwe lub niezgodne z prawem działanie. Ilu było osób na tym spotkaniu? 4-5? Nie można doprowadzić do sytuacji takiej, że wprost zarzucić, że to ty wstrzymałeś, to ty wypuściłeś zleceniodawcę zabójstwa Papały. Ile czasu już to postępowanie trwa? Zbyt długo, panie redaktorze. Mam wrażenie, że może coś innego było w tym gabinecie niż ludzie dzisiaj mówią. Mazura poznałem w Chicago w 1989 roku i znałem go do 1992 roku, kiedy w bardzo nieprzyjemnych okolicznościach się rozstaliśmy. Nie wiedzieliśmy na początku, kto to jest. Wiedzieliśmy, że to jest jakiś polski biznesmen, znaczy polonijny biznesmen mieszkający w Chicago, a to mają tu prowadzący interes. Odbieram osobę właśnie pana Mazura jako osobę, która na początku lat 90. po warszawskim salonie swobodnie kursowała, niezależnie czy rządziła lewica, czy prawica. Mazura poznałem na spotkaniu towarzyskim u pewnego wybitnego polityka, którego nazwiska nie chcę. No właśnie, pan podawać. Cały czas chce powiedzieć, pan mówi o Aleksem? Marszałek Sejmu? Nie chcę podawać jego nazwiska. A czemu? Dlatego, że nie chcę. W momencie, kiedy ma przyjechać, było niewielkie poruszenie, bo wszyscy mówili, kudłaty jedzie. Ja spytałem się Mazura, mówię, słuchaj, co za kudłaty, kto to jest? On mówi, Oleks. Był taki program, w którym występował Józef Oleksy i na pytanie Rymanowskiego, czy znał Mazura i kiedy się z nim widział, Oleksy odpowiedział, że gdzieś około 95-96 roku, a więc w okolicach, kiedy był premierem. Albo pan Oleksy kłamie, albo ma sklerozę, bo w 91 roku był gościem Mazura na żołny i ja tam byłem. Poznałem go w 86 bądź 87 roku w instytucji gospodarczej cywilnej, z którą wywiad naukowo-techniczny współpracował. Ja wtedy byłem szefem wywiadu naukowo-technicznego, jednocześnie wicedyrektorem Departamentu I, gdzie rozmówca Mazura tak dosłownie powiedział, no, przychodzi taki Mazur i właściwie to nie wiem, co z nim zrobić. Ty, fachowiec, oceń go. W sposób zaaranżowany znalazłem się. 15 minut był Mazur, ja wyszedłem, bo nie widziałem sensu obecności dalszej i to było tyle. A potem widywałem go już u Sasina. Józef Sasin to był niemalże jego cień, bo w zasadzie, na dobrą sprawę, nigdy nie widziałem Mazura bez towarzystwa Sasina. Ile lat pan zna Mazura? No, Mazura zapoznałem, proszę pana, też zapoznałem się znajomi, z nami zapoznali w 90 roku, gdzie na wiosnę. Kolega mnie zaprosił na kawę, mówi, że... A kolega to się nazywa? Co? Kolega to się nazywa? Ciekawy, mówi, Polonus jest. Było możliwe, żeby taki człowiek jak Sasin nie wiedział o Mazurze, że chodzi po tych zakładach? Powinien wiedzieć. Powinien. Bo oczywiście ochrona gospodarki polegała na tym, że powinien Departament Piąty bądź w województwach Wydziały Piąte wiedzieć, kto z cudzoziemców, jaki cudzoziemiec do zakładu takiego czy innego się zgłasza. W czasie jednego z takiego spotkania Sasin wstał,
i uroczystym głosem obwieścił, że chciałby teraz wnieść toast za zdrowie przyszłego prezydenta Polski Edwarda Mazura. No i osoby, które wówczas tam były, wstały i wznieśliśmy ten toast. Józefa Sasina poznaliśmy w czasie, jak biuro Polmarku mieściło się przy Królowej Marysieńki. On przyszedł w towarzystwie Mazura. O Józiu wiedzieliśmy, że był generałem, nie wiedzieliśmy natomiast jakich służb. Józio nigdy nie opowiadał o swojej pracy. Był generalnie raczej małomówny, skryty. W mojej ocenie Józio dopilnowywał interesów Edka w Polsce pod jego nieobecność. Józio raczej przychodził do nas w towarzystwie Edka. Sam był może 2-3 razy. Raz chyba byliśmy u niego w domu. Poznaliśmy też syna Józia. My zatrudniliśmy go u siebie. Realizował dla nas kontakty handlowe z Rosją i Kazachstanem. Z tego co pamiętam, to Edek, Mazur i Sasin poznali przez nas Ałganowa, u nas w biurze na Królowej Marysieńki. Czy Sasin go wprowadzał w jakieś środowiska, nazwijmy to tak, lub zapoznawał z innymi osobami, to jest zupełnie niewykluczone. Były tam jakieś sprawy związane z samolotem w Rokita. Mazur miał potrzebować ten interes i oferował tam jakieś możliwości. Sasin mu tym pomagał, poznał ludzi. Była jakaś sprawa dotycząca przemysłu czeskiego. Bo nawet już poznałem takiego faceta Sasina, który do Sasina przychodził i też było to w jakimś kontekście z Mazurem. Przemysł czeski, maszynowy. Jest prawdą, że lgnął szczególnie do środowiska oficerów służb i to z różnej proweniencji, z różnego okresu to pochodziło, ale to być może dlatego, że ci oficerowie, którzy wyszli ze służb, mieli różne interesy i na drodze tychże ich kontaktów jego z nimi zadzierzgnęła się z nim znajomość, a oni go polecali innym z kolei osobom i tak rosło jego znaczenie. Bardzo bliskim również przyjacielem jego był Zbigniew Pudysz. Później się dowiedziałem, że to jest generał bodajże UB czy SB. Niejasne było to, co on opowiadał na temat tego, jak się zaraz stanę. Bardzo niejasne. Tym bardziej, że on to wtedy upaturał w jakieś takie znajomości. No na przykład stanem o nazwisku Sienkiewicz. To był kiedyś dyrektor Departamentu Wywiadu naszego. Co on mógł mieć swojego Pan Zurawa, słyszał w ogóle o takim panu, ale on był tak odległy, 50 lat. Uważam, że źródłem wszystkich spraw dotyczących Mazura są służby. Trzeba po prostu tam albo szukać, co jest mało prawne, żeby powiedzieli, albo analizować. Mówię o służbach amerykańskich. Ja tak trzeba sobie wyobrażać, że jest obywatel amerykański, przyjeżdża do Polski. Jeszcze w czasach upadku komunizmu. Ja wiem, jak pracowały służby. Pracowały jak mrówki. W ten czas to była ciężka praca tych kolegów. Ciężka praca. I puszczają Mazura. Był kiedyś na jakimś spotkaniu u mnie Ałganów. I dał się rozmowę z Mazurem, bo go się nie znają, ale zaczął tam z tobą rozmawiać. No to oczywiście wśród innych pojawiły się takie opowieści, że wreszcie CIA z KGB rozmawia. Drugi raz odezwał się do mnie Mazur, kiedy zostałem podsekretarzem stanu. Złożył mi gratulacje, że awansowałem. Tak znał komórkę pana? Ja nie powiedziałem, że komórkę. Oczywiście, że nie komórkę. A co za problem? Żaden telefon centralny... Czy się zadzwoni sekretarka łączy, tak łączyła pana z byleki? Panie redaktorze, jak zadzwoni do jakiegoś urzędnika, ktoś dzwoni tak z ulicy, to się raczej nie łączy. Panie redaktorze, ja przyznam się, że wtedy tak, sekretarka połączyła, ja odebrałem. Szymon Troski łże jak pies, mówiąc o tym, że przez pewien czas Mazur podlegał panu. Łże jak Oczywiście pies. Łże jak pies. Nigdy nie miałem i nie mam związków ze służbami specjalnymi jakiegokolwiek kraju.
zapewniał Edward Mazur. Tymczasem od lat 70. był zarejestrowany na kontakcie operacyjnym Departamentu I MSW. Zachowały się jego raporty, w których donosił na swoich współrodaków w Stanach Zjednoczonych. Z jego donosów wynikało, że Polacy w USA to oszuści i złodzieje, nadużywający alkoholu, zdradzający swoich współmałżonków. Mazur był wykorzystywany także przez Departament II MSW, zajmujący się m.in. organizowaniem i prowadzeniem walki ze szpiegowską działalnością oraz agenturą na Zachodzie. Po roku 1990 Edward Mazur trafił na kontakt drugi zarządu Urzędu Ochrony Państwa. Edward Mazur zawsze sprawiał służbom duży problem. Wyjawia jeden z funkcjonariuszy UOP, potem ABW, który widział związane z nim materiały. W ten sposób funkcjonariusz próbuje powiedzieć to, że polskie służby uważały, iż Edward Mazur współpracuje nie tylko z nimi, ale i obcym wywiadem. Jeden z szefów UOP z rodowodem solidarnościowym, który na nowo uaktywnił go dla służb III RP, tak powiedział o nim. Każdy chciałby mieć takiego agenta jak Mazur. To był cenny agent UOP-u. Kiedy ja po raz pierwszy Mazura spotkałem, była mowa już o Bakomie i później w okresie ulicy Żołny bardzo często Józef Sasin z Mazurem wyjeżdżali do posła PSL Komorowskiego. Mazur mi wtedy mówi, pokazywał mi wzory nawet o Bakoma i tych jogurtów czy czegoś takiego, otwierali firmę Bakoma. Miał taki dyplom. Tam było napisane, że on, Edward Mazur, jest społecznym doradcą prezesa Rady Ministrów. Tak, Waldemara Pawlaka. Tak, no bo było w tym czasie. Cały czas tutaj mówią, a lewica, no ale przecież on głównie pieniądze robił akurat z PSL-em i ludźmi z tamtej strony. Wielokrotnie na przykład wyjeżdżając wieczorem po tych biesiadach tradycyjnych, które się odbywały na Żołny niemalże, no niemalże codziennie, często zdarzało się tak, że Sasin mówił do Mazura, że okej, no to słuchaj, już jest najwyższy czas, to jedziemy do Sejmu, do Pawlaka. Nie miałem i nie mam nic wspólnego z tą odrażającą zbrodnią. Zaczęły się pojawiać tutaj w prasie takie informacje sugerujące wprost albo informujące o związkach Mazura ze śmiercią Papawy. No, obrzydliwe od razu powiem. A Mazur był nim szczególnie przejęty. Mazur zainwestował 100 tysięcy złotych w biznes, który mieliśmy razem zrobić. Mieliśmy na tym zarobić oboje po 20 tysięcy dolarów. Firma się po prostu nie wywiązała na czas z wypłacenia pieniędzy za towar, który został tu sprowadzony, za pieniądze Mazura. Mazur któregoś dnia zadzwonił do mnie do domu o godzinie, nie wiem czy to była, gdzieś między 8 a 9 wieczorem. Pytam się, kto tam. On mówi, jak kurwa w tej chwili do nas nie przyjedziesz tutaj, to pojedziemy do ciebie do domu i cię wygarniemy z chałupy. Wziąłem taksówkę, pojechałem do niego. Kiedy wszedłem do domu, Mazur sam siedział w domu. Zaczął na mnie krzyczeć, co raczej mu się nie zdarzało, bo to nie jest człowiek, który podnosi głos. Nie ma zwyczaju podnoszenia głosu. Po 5 minutach weszło do tego pokoju 3 mężczyzn. Jeden tak zwany dresiarz, troglodyta, nie wiem, nie chciałbym tego człowieka w nocy spotkać. Drugi, też potężny człowiek w garniturze białego, czyli w krawacie. I trzeci, którym był Mazura kierowca, Staszek. W pewnym momencie ja się zwróciłem w kierunku Mazura, który siedział po mojej prawej stronie. Mówię, Edward, mówię, dlaczego to robisz? Przecież nie ma najmniejszej potrzeby, żeby coś takiego robić, bo przecież jest tylko kwestia czasu, żebyś odzyskał swoje pieniądze. To ja nie jestem winny temu, że firma po prostu, towar jest, leży, wiesz gdzie. Na co Mazur nie odezwał się ani słowem, zrobił tylko taki gest. Ja bym chciał zasugerować, że on tutaj nie ma nic do powiedzenia, że on nie jest w ogóle władny, że to nie od niego zależy. Kiedy zwróciłem się z powrotem w kierunku tych dwóch mężczyzn siedzących naprzeciwko mnie, jeden się zamachnął, chciał mnie uderzyć w twarz, ale został powstrzymany przez tego drugiego i w rękach tego drugiego zobaczyłem pistolet skierowany w moją stronę. Przy okazji jakiejś rozmowy telefonicznej mówiłem o tym, że się wybieram do Meksyku i że mniej więcej w takim terminie i że będę w takim to takim hotelu. Więc ja się z nim spotkałem w tym Meksyku. Ta rozmowa nie była długa. On mi się głównie żalił.
żalił mi się na to, co go to spotkało. Że z jakichś powodów, które dla niego są nieodgadnione, ktoś, że tak to określał, postanowił go wykurzyć z Polski. Nie pozwolić mu na robienie interesów w Polsce. I zastanawiał się przez cały czas, kto to mógł być. Jeden z tych dwóch dżentelmenów, który mierzył do mnie z pistoletu, kazał mnie pójść do sąsiedniego pokoju i wymuszono na mnie napisanie oświadczenia, kiedy odda Mazurowi pieniądze. O ile się nie mylę, to wyznaczono 2 tygodnie. Nie pamiętam dokładnie. Mazur powinien posiadać to oświadczenie. O czym wiedziałem, to dotyczyło wyłącznie Bakomy. Na tym tyle też konstruował. Różnego rodzaju sugestie. Zbigniew Komorowski, wspólnik Edwarda Mazura w firmie Bakoma, kiedy usłyszał o zabójstwie generała Marka Papały, wpadł w panikę. Zamierzał wyjechać z kraju, jak relacjonuje jedna z osób zajmujących się ochroną firmy Bakoma. Do dziś nie wyjaśniono, czego się bał Komorowski. Pomimo, że Komisja Papierów Wartościowych miała informacje o nieprawidłowościach przy wejściu Bakomy na giełdę, nie podjęła działań w pełni wyjaśniających zarzuty. Przepraszam pana, pytałam się pana prezesa Zbigniewa Komorowskiego i pan prezes odpowiedział negatywnie. To znaczy, jak odpowiedział negatywnie? Że nie będzie rozmawiał na taki temat. Dzień później spotkałeś się ponownie z Mazurem. To znaczy, zabrano mi paszport, więc zadzwoniłem do Mazura w nadziei, że przynajmniej powie mi, kiedy mi odda ten paszport, ewentualnie mi ten paszport odda. Zadzwoniłem do niego na żony. I on powiedział, przyjedź, to porozmawiamy. Przyjechałem i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu w pokoju siedział Mazur, siedział Sasin, siedział generał Budysz i siedział człowiek, który dzień wcześniej mierzył do mnie z pistoletu. To, co mi utkwiło z tej rozmowy w pamięci, to było tylko to jego opowiadanie na temat tego, jaki był przebieg tego zatrzymania. Pytają mnie o kogoś, o kim ja w ogóle nic nie wiem. Pytają mnie o jakiegoś Nikusia czy Słowika, a ja nie mam pojęcia, kto to jest. Mazur mówił mi, że twierdzą, że byłem w Gdańsku, a ja tam nie byłem od lat. Wykorzystałem moment, kiedy Mazur wstał od stołu, podszedłem do niego i spytałem się, czy ma mój paszport, czy mógłby oddać mój paszport. Powiedział, że nie ma, że... Ja bym to w takim razie, czy możesz mi powiedzieć, kiedy mi ten paszport oddasz, bo ja chciałbym sobie wykupić bilet. Chciałbym zaplanować po prostu wyjazd. Więc on mi powiedział, że o ile dobrze pamiętam, że w piątek wylatuje, więc ja go poprosiłem o to, czy może coś dla mnie zrobić i chodziło mi o to, czy mógłbym w tym samym dniu opuścić z nim Polskę. On tak popatrzył na mnie i powiedział, okej. Później się pan spotkał kolejny raz z Mazurem, prawda? To już tak, było kiedy? W roku. To było 2004. To było moje ostatnie spotkanie z Mazurem. Byłem wtedy w innym hotelu i powiedziałem Mazurowi przez telefon, że tam będę. Też Playa del Carmen, zresztą właśnie między Cancun a Playa del Carmen. Nie umawialiśmy się, ale też on tam przyszedł do mojego hotelu. Pojechałem na lotnisko w piątek. Mazur był ze swoim kierowcą, oddał mnie paszport i razem opuściliśmy Polskę. To był ostatni raz, jaki w ogóle widziałem Mazura na oczy. To był chyba 92 rok. A nie dziwił pana, że on nie chce przyjeżdżać do Polski? Nie, wcale mi się nie dziwiłem. Wcale się nie dziwiłem temu. Bo w tym czasie pojawiły się już pewne akcje prokuratury polskiej. List Gończy. Słucham? List Gończy? No właśnie. W dniu dzisiejszym o godzinie 6 rano czasu amerykańskiego, około 12 czasu polskiego, FBI w wyniku wcześniejszej decyzji amerykańskiego sądu zatrzymało pana Edwarda Mazura. Biorąc pod uwagę wszystkie praworządne procedury, które obowiązują w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, są twarde dowody wskazujące na to, że pan Edward Mazur dopuścił się potwornej zbrodni. W hotelu Marina Zirajewski spotkał się z Mazurem. Ich rozmowa trwała około godziny i mówił głównie Mazur. Powiedział, że interesowałoby go zabicie Papały, który poważnie utrudnia dalsze prowadzenie interesów.
Pokazał też wycięte z gazety zdjęcie Papały. Mazur powiedział, że zabójstwo prawdopodobnie odbędzie się w Warszawie. Podczas spotkania stwierdzono, że zabójstwa trzeba dokonać, zanim policjant wyjedzie z Polski. Artur Zirajewski znalazł się przy Zacharze. Początkowo, myśmy myśleli, śledząc jego tą karierę przestępcą, w lewo, śledząc tą jego karierę przestępcą, że to jest jakaś osoba, powiedzmy, znacząca w tym półświatku. Natomiast, to mogę powiedzieć, po zatrzymaniu Zirajewskiego podczas przesłuchań, no to jest tak miękkiego po prostu gangstera, to spotkałem pierwszy raz w życiu. Płakał podczas przesłuchań. Bardzo duży wpływ na niego miała jego dziewczyna. Załóżmy, była dopuszczana do niego dziewczyna po to tylko, żeby ją mógł potrzymać za rękę. Po czym on płakał. Po płaczu zaczynał tam zeznawać w różnych sprawach. Można by sobie zadać pytanie, dlaczego miał taką kartę przetargową w stosunku do nas, czyli tą informację o Mazurze, te zeznania, jakie złożył. Dlaczego to zrobił dopiero po 2 czy po 3 latach? No może się bał o tym mówić, no. No ale wisiał nad nim wyrok 25 lat więzienia. To Iwan zaprosił Siergieja i Nowosada do swojego kolegi, do tej rozkminki całej, do tej całej rozgrywki, prawda? 3000 złotych. I wywieźli go do Chojnic. Tam po prostu nałożyli mu razem z Siergiejem na lewy pas. Z Nowosadem i z Zirajewskim nałożyli mu worek foliowy na głowę i go udusili. Po czym spalili jego ciało samochodem i tak nieudolnie to zrobili, że nie doszło do całkowitego spalenia zwłok. I to on jest głównym tym oskarżonym w sprawie tego Suja i powinien dostać za to 25 lat. Andrzej Zieliński podaje w swoich zeznaniach, że mniej więcej na miesiąc przed pogrzebem Nikodema Skotarczaka, Skotarczak został zamordowany pod koniec kwietnia 1998 roku, dowiedział się od mężczyzny nazwiskiem Zbigniew Barszcz, że jest okazja, by spotkać się z Marcem i Mazurem oraz że Mazur może pomóc w uwolnieniu z więzienia Andrzeja Kolikowskiego, zwanego też Pershingiem, który był najbliższym przyjacielem Zielińskiego. Barszcz polecił Zielińskiemu, by ten udał się do gdańskiego hotelu Marina, gdzie zastanie Marca lub Mazura oraz Skotarczaka. Zirajewski mógł widzieć, że takie spotkanie było, bo był, powiedzmy, w Maxie był w Marinie, bo kręcił się w tym czasie koło Zachara. Ale to, co powiedział, to sobie mógł dopowiedzieć. Nie był po prostu do stołu dopuszczany. Nie był dopuszczany do stołu. Nie zapominaj, że on gra o swoje życie. Że on poszedł na współpracę, ale on tam ma mocno zapewne ciemi, no i jeżeli tam... I on może po prostu uprawiać, ukolarawiać to wszystko. Jeżeli ten chłopak ma głowę na karku, to on po prostu mówi to, co oni chcą usłyszeć. Zgodnie z poleceniem Zieliński udał się nazajutrz do hotelu Marina. Był tam już Skotarczak, który przedstawił Zielińskiemu Mazura. Mazur powiedział, że może pomóc Pershingowi w uzyskaniu przedterminowego zwolnienia. Zieliński odniósł wrażenie, że Mazur chciałby coś uzyskać w zamian za pomoc w tej sprawie. Podczas spotkania Mazur spytał Zielińskiego, czy zna kogoś, kto przyjąłby zlecenie na zamordowanie Papały. Nie wiem, tego Mazura, skąd on mógł znać, bo on precyzyjnie go rozpoznał, pewnie ma biurka Mazurskiego. On go rozpoznał ze zdjęć, go rozpoznał że głupko to jest. To mi tam nie pasuje, ten koktajl z Słowiki i coś. A z drugiej strony wiem, że na miejscu tam zbrodni był Bogucki, który był żywo zainteresowany współpracą z Słowikiem i z Malizmem. Jeśli chodzi o Harona, a ja nie sądzę, żeby on był na tym spotkaniu,
Haron miał list gończy i był szukany przez nas, więc nie wiem, czy on by tak oficjalnie w prawo. Czy on tak oficjalnie by się pokazywał w marinie? Artur Zirajewski wielokrotnie zmieniał zeznania, wycofywał się. Dopiero prawie 3 lata od pierwszego przesłuchania składa zeznanie, którego fragmenty znamy z wniosku ekstradycyjnego Edwarda Mazura. Zeznania Zirajewskiego nie były rejestrowane na taśmie wideo. W czasie procesu ekstradycyjnego Edwarda Mazura okazało się, że w czasie, kiedy miało dojść do spotkania w hotelu Marina, według Zirajewskiego, Edward Mazur był wraz z rodziną na Kajmanach, a nie w Trójmieście. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że Edward Mazur rozpoznał na fotografiach twarz Artura Zirajewskiego jako mu znajomą. Zirajewski do psychotraszek uzgodnili z Mazurem, że cena zabójstwa ma wynieść 40 tysięcy dolarów. Wie pan, to jest naprawdę, czy to jest naprawdę wniosek skierowany ekstradycją pana Mazura? Zgłoszenie, tak, to jest dosłowne tłumaczenie przez przeciwnika. I nie żartuje pan ze mną? Nie żartuję. Naprawdę? Naprawdę. Nie robi pan żadnego dowcipu? W tym okresie, w którym mówi się, że Nikoś ze Słowikiem, to nie mogli się spotkać. Nie ma możliwości, bo oni się nienawidzili. Nawet wspólny, wspaniały interes by ich nie połączył. Wiele razy zdarzało się, na przykład w Trójmieście, jak przyjeżdżali tutaj Pruszkowscy, że to oni go, tak powiem, po prostu gonili od stołu, bo uważali go za konfidenta. Mówisz Nikosia? Tak jest. Nikoś wiedział, że Pruszkowscy są w Trójmieście, to pomagał policji, żeby ich inwigilować, żeby ich tropić, prawda, żeby ich aresztować. Zresztą była taka słynna akcja tutaj w Sopocie, tutaj za Fantomem, taka była restauracja, już nie pamiętam, w lewo. Gdzie tutaj było słynne to zatrzymanie Pruszkowskich, tam to broń znaleźliśmy wtedy i tak dalej. No to przecież to Nikoś nam w tym pomagał, nie? Dla mnie to jest, żeby oni razem siedzieli przy stole, rozmawiali, jeszcze rozmawiali o zabójstwie. Nie wierzę w to. Trzeba palec, miał być Słowik Wybudki. Mhm. A Słowika wierzą, że się zamknęli. Mają go Mierzewski, kurwa, na mnie. Mhm. Mierzewski, który brał zresztą łapówki, kurwa, od wariatów, wiesz. Na niego uważajcie. Trzeba wybitny Jak się dowiesz, coś wiecie o Pruszkowie, na pewno będzie wezwanie. Bardziej was przez wszystko, co przeciwko Pruszkowowi, to Nowak i Mierzewski. Kupiona przez Wołomię, rozumiesz? Zygmunt Rażniak podaje w swoich zeznaniach, że jakiś czas po zamordowaniu Nikodema Skotarczaka, a przed aresztowaniem Andrzeja Zielińskiego, 6 maja 1998 roku, przebywał w ośrodku wypoczynkowym w Mikołajkach. W dniu pogrzebu Skotarczaka lub też następnego dnia spotkał się z Zielińskim w barze przy restauracji hotelu Gołębiewski. Zieliński powiedział mu, że brał udział w spotkaniu z Mazurem i że Mazur szuka kogoś, kto zamordowałby komendanta głównego policji, generała Papałę. Rażniak nakrzyczał na Zielińskiego, powiedział mu, że pieniądze nie są tego warte i nie chciał znać żadnych dalszych szczegółów. Jeżeli Rażniak
odsiedział tyle czasu, jest to starszy facet już, zastanów się. Jeżeli on ma w tym momencie 6 lat, 6,5 na karku, odsiedziane, to dla niego to już jest koszmarny wyrok. Jeżeli ja mu tutaj kleję jeszcze napad na konwój pieniędzy, w którym ja uczestniczyłem i on tam był i on tutaj może wyłapać 15, to zastanów się, czy on nie powie też tak o to nikt mu słyszył. No jak się ma to z tymi Zirejskimi i tak dalej, którzy już tam przyklepali to zabójstwo. No. No wzięli to zlecenie. To znowu ten... No mówiłem, że wersja Mazura to jest chodzenie od baru do baru i szukanie, że tak powiem, cyngla. No to jaja są to jakieś. No. My prowadziliśmy sprawę na Nikosia. On był inwigilowany praktycznie przez 24 godziny na dobę. Miał obserwacje, były źródła pod nim werbowane i tak dalej. Nikt z nas nie wyłapał takiej informacji o jakimś spotkaniu w Marinie, Mazura, Hedberga, Harona. Byśmy coś wiedzieli. Czyli jeżeli by przyjąć tą wersję Zirajskiego, to mamy marzec, kwiecień i w zasadzie od tego czasu już kilkanaście osób wie doskonale, że szykuje się zabójstwo komendanta głównego policji. Zleceniodawcami miały być, jak relacjonuje Piotr W., osoby na wysokich stanowiskach rządowych, nie wymieniając przy tym ich nazwisk. Ostrzegł mnie nawet centralnie w liście, pisząc, iż nie chce mi przekazywać nazwisk dla mojego bezpieczeństwa. Użył nawet sformułowania, iż ci ludzie starliby nas w proch. Przestrzegał mnie, że gdyby ci ludzie odczuli jakiekolwiek zagrożenie dla siebie, to ja nie miałbym po co wychodzić na przerwę w karze, albowiem natychmiast zostałbym zabity. Powiedział, że będziemy z tymi ludźmi robić interesy, a oni będą nam ułatwiać to i zarabiać pieniądze. Bogucki nigdy nie powiedział o motywach zabójstwa Papały. Zasłaniał się zawsze tym, iż tak będzie lepiej dla mojego bezpieczeństwa. W ogóle zobaczcie, jakie to były lata. Każdy z nich, począwszy od Pruszkowa, Trójmiasta, Warszawy, Krakowa, Poznania, to są wszystko byli jak albo cinkciarze, albo bramkarze, albo taksówkarze, albo jacyś tam drobni hochsztaplerzy, którzy zaczęli działać w latach 70. czy 80., prawda? Jaki bramkarz, jaki taksówkarz, jaka prostytutka, jaki hochsztapler mógł sobie wtedy latać bez kontroli? Żaden, prawda? Służby zrobiły mafię. Dokładnie. Nie służby wiedziały, że to jest pod kontrolą. Przecież sami ich werbowali i sami dla nich pracowali. Cały ten Pruszków, cały ten tutaj trójmiejski półświatek z tej starej gwardii. A Mazur przecież też człowiek służb. To on by z nimi rozmawiał, wiedząc, nie wiedział o tym, że jak to jest poukładane? Wśród uczestników spotkania w hotelu Marina byli agenci policji i służb. Kazimierz Hedberg, pseudonim Kartofel lub Czapeczka. Skazany w Niemczech i Szwecji za przemyt narkotyków. Długoletni agent Służby Bezpieczeństwa, dla której organizował w Szwecji siatkę odbiorców amfetaminy. Potem przejął go jako agenta Urząd Ochrony Państwa. No my żeśmy jednak wychwycili tą informację, że spotkanie Nikosia z Hedbergiem było, prawda? Skąd my żeśmy to wiedzieli? Przed zabójstwem, nie? To byśmy nie wychwycili jakiejś informacji dotyczącej Papały? Nikodem Skotarczak, pseudonim Nikoś, w okresie PRL współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, a w latach 90. współpracował z funkcjonariuszami policji Daniel Z. Zachar. Podejmował współpracę z funkcjonariuszami policji i Centralnego Biura Śledczego. A może inaczej, inną wersję, że służby mogłyby to wykonać swoimi siłami i środkami, prawda? Ale zrzucić to na gangsterów, na agentów. Ja uważam, że trop jest donikąd. Ja panu to mówię. Mazurem. Tak jest. Dokładnie donikąd. Bo jeśli nawet dojdzie pan do tego końca, to pan jest ścianą. Jaka ściana? Operacyjna. Czyli służby? I żartu już żadnych nie ma. Żartu służby nie pozwolą nigdy? Oczywiście. Z tym kurnikiem była ciekawa historia, że kurnik już miał uszyty mundur generalski. I wszyscy mówili, już mu gratulowali, a nie został generałem. Oni wiedzieli, kurnik od razu wiedział, że pewnie jest w stanie
sprawa kredytu, ta sprawa tego potomowa i tej dziwnej budowy w dziwnym otoczeniu, sprawa tego wyjazdu, sprawa znajomości z Mazurem. Wiele wskazywało tutaj, no, tym przyjacielem domu, do niego przecież żona zadzwoniła, tak? Kurnik dla własnego bezpieczeństwa pojechał tam z własną żoną. Kurnik potrafi jednym telefonem załatwić pracę komuś. To już jako, tak, jako specjaliści od spraw kadrowych na pewno. A, słuchaj, wyłączono masz kamerę? Tak. Po śmierci Nikosia i po śmierci, jak się Pershing tutaj pojawił na wybrzeżu, to był taki gość, czy jest, który się nazywa Fifos Fangras, honorowy konsul Grecji. Wiesz, jaką Fifek zajmuje posiadłość? Nie. W Sopocie? Co tam kiedyś było? Zarząd drugi sztabu generalnego, coś ci mówi? Tam mieli swoją siedzibę, swoją dziuplę. I Fifek po śmierci Nikosia z Pershingiem się tu skumał i zaczął tych Pruszkowskich tutaj ściągać. Wprowadzać ich w miasto. On wywoził Słowika na zagranicę. Wtedy rozumiesz, co go nie mogliśmy wtedy zatrzymać, nie? No i co Kurnik ma z tym wspólnego? No, to są koledzy, kurwa, nie? Po awansie Kurnika na zastępcę komendanta głównego wybuchła duża analzura i zostało to mocno oprotestowane przez zarządzanie samochodów. Urząd był poza wysokiem. Jakby awans taki nie był konsultowany wewnętrznie. Coś mieli na Kurnika? Nie wiem, co jest na rzeczy, ale wiem, kto pisał na Kurnika błotę notatki. Kto pisał? Rodzina pani redaktor. Wiedzieli o życiu prywatnym Kurnika i zdaje się, że przelewali ten notatki. Może dlatego też to awans generacji, że to będzie otrzymane. Bo by trzeba w tamtych czasach raczej sobie rzeczy się robiło. Pogadamy, kiedyś się będę tak łapał. Staram się jeszcze z Wiktorem, ale Wiktor nie ma. O, to ja chyba zadzwonię nawet teraz. Po kilku miesiącach chciałem napisać taki tekst, zająć się taką jednym wątkiem, na co usłyszałem: Marcin, masz żonę, masz dzieci. Szanuj ich. Znaczy, była taka firma jedna ochroniarska, w której pracowali pan Kurnik między innymi pracował. I kiedyś rozmawiałem z jednym ze swoich informatorów. Ostrzeżenie się pojawiło w ten sposób, że no, to jest sprawa, którą nie powinieneś się zająć czy zajmować. Jest taka kategoria agentów biznesowych, ludzi, którzy znają wszystkich, którzy sami nie prowadzą żadnego interesu. Takim właśnie człowiekiem, który wiązał dziesiątki takich różnych spraw interesów. Dziesiątki. Czego by pan nie dotknął? Służby zdrowia, no oczywiście policji, oczywiście prokuratury, oczywiście biznesu. No, tak gigantyczne ilości. To był bardzo skuteczny. Generał Marek Papała miał stwierdzić w jednej z rozmów, że jak wyjedzie do Brukseli, to wreszcie rozprowadzi, załatwi ludzi służb. Do dziś nie udało się wyjaśnić, co dokładnie i jakie konkretne osoby ze swojego najbliższego otoczenia miał na myśli. To, co mogłem zrobić, to zeznawać w charakterze świadka i wielokrotnie byłem przesłuchiwany przez prokuraturę, przez policję. Jak mogłem pomóc, tak pomagałem organom śledczym i moja rola na tym się kończy. Ja nie potrafię budować hipotez, moja wiedza jest za uboga. A powiem tak, odnotowaliśmy skargi związane z przesłuchaniem pana Kurnika. Co było w tych skargach? No wie pan, zarzuty, po co, na co, dlaczego, dlaczego w taki sposób i tak dalej. Zaczynamy od Edwarda Mazura, który może opuścić amerykański areszt. Nie będzie ekstradycji Edwarda Mazura do Polski. Nie takiej decyzji spodziewały się polskie władze. Na samym końcu tego wniosku, na ostatniej stronie, sędzia naprawdę bezwzględnie rozprawia się z polskim materiałem dowodowym. Pisze dosłownie, że nie rozumie, dlaczego polski wymiar sprawiedliwości opierał swój wniosek na zeznaniach tak niewiarygodnego świadka, jakim jest Artur Żyrajewski. Konsekwencją tego śledztwa jest właśnie to, że ten dogmatyczny, uprawiany bełkot, wie pan, to mamy sytuację taką jaką.
kompromitujący, wie pan, wniosek. Wie pan, wierzyć mi się nie chce, że to strona polska coś takiego spłodziła. To jest po pierwsze. I co wiemy? Nic nie wiemy. A jak się możemy dowiedzieć? Straciliśmy czas, bo wie pan, uznaliśmy, że mamy tylko jedną dogmatyczną wersję. W uzasadnieniu oddalenia wniosku ekstradycyjnego Edwarda Mazura sędzia Arlander Keys podaje. Polskie władze poprosiły Mazura o zdjęcie marynarki i dały mu codzienną czerwoną kurtkę, którą miał włożyć na białą koszulę, by jego ubiór wyglądał mniej formalnie. Równie dobrze można było umieścić na jego piersi tarczę strzelniczą lub zawiesić mu nad głową tabliczkę z napisem „Wybierz mnie”. Identyfikacja dokonana przez pana Zirajewskiego nigdy nie zostałaby uznana w naszym kraju. Sam fakt oparcia się rządu na tej identyfikacji jest szokujący i obraźliwy, szczególnie w świetle ostatnio ujawnionego faktu, że czerwoną kurtkę podsunęły mu polskie władze. Czy dzisiaj już jest znany motyw, dla którego Mazur zlecił zabójstwo? Nie odpowiadam na to pytanie. Z przyczyn, które stoją po stronie tajemnicy tegoż postępowania przygotowawczego. Pytanie o motyw, nie mówiąc o tym, co było motywem, jest też tajemnicą tego śledztwa? Tak. A może nadal nieznany jest ten motyw? Nie wyciągnie, panie redaktorze, pańmy na tą rozmowę. Na początku przyjęto 12 wydarzeń i nie wszystkie w moim przekonaniu wątki były poprowadzone z należytą starannością, z taką samą energią, dlatego że kilka z tych wątków nie pasowało w ogóle do przyjętej koncepcji. Otrzymaliśmy parę informacji istotnych, moim zdaniem, ciekawych informacji z pionów operacyjnych. One były przekazywane generalnie albo dla zespołów policyjnych, które poruszały się lepiej w tym środowisku, którego dotyczyły informacje. No i wiem, że wszystkie były sprawdzone. Natomiast co do jakości sprawdzania tych istotności tych wątków, no pewne uwagi moi oficerowie mieli. Prokurator prowadzący sprawę uderza i robi wojnę z służbami specjalnymi o udostępnienie mu niezbędnych materiałów do prowadzenia śledztwa. Główny prokurator prowadzący śledztwo skarżył mi się wtedy, gdzieś na jesieni 2001 roku, że urząd pod poprzednim kierownictwem nie udostępniał mu pewnych materiałów. W końcu jest ta decyzja. No ale chyba jest nie w porządku, że ten, który walczył o te materiały tak bardzo, które były mu przydatne, nie zapoznał się z tymi materiałami. Mam tu odmienną wersję. Pan prokurator Mierzewski twierdzi, że ze wszystkimi dokumentami się zapoznał. Dano mu natomiast do zapoznania się z dokumentami, z których nawet nie mógł sporządzić notatek. Mogli się zapoznać na miejscu prokuratorzy z dokumentacją. Mieli możliwość zrobienia z tego notatek i wyciągów, jeżeli by one były potrzebne do prowadzenia śledztwa. On oświadczy prokuratorowi krajowemu, że zapoznał się z aktami. No to kłamie. To jest bardzo proste, to kłamie. Co mam panu powiedzieć? Jeszcze raz powtarzam. Na dzień odejścia mojej z dnia 2005 roku, lipiec, pan Mierzewski nie zapoznał się ze wszystkimi materiałami, o które prosił. To, żeby powiedzieć, czy śledztwo wyczerpało możliwości, to można, mogę panu powiedzieć od razu, że na pewno nie, dlatego że do śledztw wracamy po 20 latach i się okazuje, że są wątki, które zostały pominięte, słabo zrealizowane, albo też, jak to niekiedy bywa, prowadzący jest na tyle przywiązany do własnej wizji zdarzenia, że po prostu pomija to. Prokurator od wieków trwa ten sam i każda jego próba powiedzenia, że nie ma racji w czymś, powoduje zawirowania polityczne. Mamy do czynienia, wie pan, z pewnego rodzaju monopolem prokuratorsko-policyjnym. No i tak to trwa. Popełniono błędy w tym śledztwie. Pierwsza faza, kiedy zajmowała się tym Komenda Stołeczna, faza, w której docierały sygnały, że Mazur jest przesłuchiwany, a potem gdzieś tam po przesłuchaniach odwiedza znajomych w Komendzie Stołecznej. Faza, w której zajmują się tam policjanci, którzy zajmują się jakby papałą, ale zajmują się też wieloma innymi sprawami.
no, powodowała moje osobiste rozdrażnienie. Mówiłem wówczas szefom policji, że w moim przekonaniu przede wszystkim należałoby ściągnąć najwybitniejszych do Legionowa policjantów z całego kraju, specjalistów od zabójstw i dać im tylko to jedno zadanie. Każda zmiana byłaby dobrana jako zmiana polityczna, ponieważ zawsze dostawało się informacje, że już blisko, że już materiał dowodowy jest zebrany. Jak następuje zmiana, to w tym momencie się mówi, że no tak, zmiana jest, bo oni są blisko wykrycia śledztwa. Są to decyzje bardzo ryzykowne i bardzo decyzje trudne. Być może do takiej decyzji by doszło, gdyby nie pewien przełom w śledztwie, który nastąpił. Gdybyśmy nie dostali tej informacji, że bezpośrednio ze zabójstwem, jako cyngle, czy osoby, które nagrywały cynglów, stał Niemczyk i Bogucki, do tej zmiany by doszło. Jest pan na terytorium Polski, proszę wykonywać nasze polecenia. W przypadku głównej ucieczki będzie użyta drogą. Która stopiła, to pewna informacja, która zresztą też nie wyszła od grupy, która prowadziła to postępowanie, tylko z kręgów centralnego działań, powiedzmy to operacyjnych, z centralnego biura śledczego. Jeszcze dla mnie to też, żeby to uświadomić sobie, ten moment bardzo istotny dla mnie był, że otrzymałem informację o tym, że Niemczyk jest zamieszany, może być zamieszany w zabójstwo generała Papawa. Otrzymałem informację, dokładnie pamiętam, był piątek. Wyjechałem z Warszawy do domu. W niedzielę wielka, słynna informacja o tym, że Niemczyk ucieka z więzienia w Wadowicach. I pozyskałeś jakieś informacje, gdzie przebywa Niemczyk? Były informacje, które potem zostały w jakiś sposób potwierdzone, że może przebywać w Zakopanem, no potem potwierdziły to jakieś inne działania, ale też nie było żadnej odpowiedzi na to, że Niemczyk żeby coś z tym robić. Po prostu przyjęto to do akceptującej wiadomości. Niemczyk jest, no to dobrze, niech sobie będzie. Jeżeli się uda coś poszerzyć, to dobrze, a jeżeli się nie uda poszerzyć tej informacji, to też dobrze. I robić swoje dalej. Takie deklarowanie, że jest to sprawa honoru, a postępowanie przy tym dość standardowe, no takie jak przy innych zabójstwach, jakby nie powodowało, że była strata czasu. Policjanci spoza Warszawy nadaliby temu też taki impet, temu śledztwu, byliby uwolnieni od wszelkich powiązań warszawki roku 97, 98, bardzo złej Warszawy, z bardzo złą policją. W pewnym momencie przeczytałem gdzieś w gazecie, że gwarancją sukcesu tutaj jest dwóch policjantów. Jeden z nich prowadzić miał sprawę Jaroszewiczów. Jeżeli rekomendacja tutaj w postaci prowadzenia sprawy zabójstwa Jaroszewiczów jest rekomendacją pozytywną, no to na te zeznania świadków też mam prawo patrzeć tak troszeczkę pod kątem niedowierzania. Pana też przesłuchiwano w tej sprawie? Nie przesłuchiwano całkiem niedawno. Może z rok temu. Ale to była bardzo, 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 bardzo wybrana, czy też bardzo wybrany wątek tego śledztwa. Chodziło głównie o sylwetkę pana Mazura. I na dobrą sprawę prokuratora tylko to interesowało. Tylko to? Tylko to. Jest to naturalne, że powinni tak zrobić. Przede wszystkim zacząć od nas, od tych policjantów, którzy mają jakieś informacje, którzy byli na ulicy. Nigdy nie rozmawiałem z osobą, która była w grupie tej dochodzeniowo-śledczej, tej warszawskiej, tej papałowej, nazwijmy to, z żadnym prokuratorem ani z żadnym policjantem. Bezpośrednio zajmowałeś się Nikosiem. Bezpośrednio zajmowałem się Nikosiem, tak jest. Oczywiście wszystko jest możliwe. Można do wszystkiego wrócić, ale musiałby powstać zespół śledczych, ludzi, którzy faktycznie posługiwaliby się pewnymi kanonami działania i bardzo chłodno podchodzili do każdego jednego wątku. Należałoby dokonać kwarendy wszystkich materiałów, jakie zostały zgromadzone. Co tak naprawdę polski wymiar sprawiedliwości wykazuje jakby całkowitą bezradność w tej sprawie? Nie wiem, bo mi się zdaje, że śledztwo w sprawie Papały ma też chyba aspekt polityczny.
I tam, gdzie polityka miesza się z prawem, tam zawsze jest niedobrze. To dla mnie było bardzo dziwne, ponieważ uważałem, że jakby zginął z rąki bandytów. Zwykły policjant posterunkowy, to cały aktyw, wszyscy policjanci powinni zrobić wszystko, żeby tego mordercę wykryć. A co dopiero mówić, jak zginął generał? Nieważne, jakie było otoczenie, jakie były konotacje.